80-2, 10 metrów kabla, 6 metrów słupa wody. No, taki dzikus. Ups. Teraz to już jej nie będę mógł oddać. Trudno się mówi, jakieś mamy krótce, śmiechu warte. Teraz przyniesiemy prawdziwe krótce. Ponad 100 litrów na minutę niby ma mieć. Widzę, co się zaraz stanie. Bo ja wiem. O! Szybko jest, szybko jest. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Patrz. To kupiłem sobie. Teraz zobaczymy, czy pasuje. O, jaka przejściówka fajna. Co? Jaka przejściówka fajna. Ile taka pompa? 360, 80. Ale ona ma dużą wydajność wody chyba, nie? Tak, żeby u mnie basen. Ona ma 10 tysięcy litrów. Ile wat? O, to jest 80. O, dwa czachisz? To przyjemnie. Przyjemnie, przyjemnie. A jaki słup wody? 6 metrów. Ale sprawdzimy dla 2 metrów najpierw. Czy jest mój miarka jest o tu. A... No banana sobie nawet mowę przecież. Nie, nie mają te banany, gdzie rosną tylko na podłodze. No co, to też się jeszcze nie poślizgnąłeś na pana. No no obrakowało, bo nie. Właśnie widzisz. To jest 100. Na asobicz odmierzyłem. Jest 100. A tu będzie. A to czego tak robisz? 200, nie? Czego tniesz? A czemu nie? A to myślisz, że to ci wyżej ci nie pójdzie? Jak znaczy... Ile myślę, że pójdzie, ale chcę zobaczyć jak daje. A to czyli ona może nie być? Ma moc. Znaczy, a jaki ona ma katalogowo słup wody? 6 metrów. Mówiłeś, tak? Ona ma 6 metrów, no. No to co tak ją pokrzywdziłeś 2 metrami? Było wpierdolić od razu. Za 4 przynajmniej. Albo reklama pompy, od kogo kupiłeś, albo... Widać w ogóle teraz, jak tak z nim. No tylko nie widać końca. Ma być widać koniec rury. No to czego? Tak koniec? Tak. No. Ale gdzie tą wodę puścisz? No ty puścisz. A gdzie ona będzie lecieć? A tam masz był kran. Ale to po wiertarce? Kurwa! Okay, okay. Już? Bo nie powiedziałeś stop. Powiedziałeś czy nie? Nie. Właśnie. No. Co ładnie szło. To na momencie, no. Takie ładnie szło. A to myślisz, że 2 metry słupa ci wystarczy? Powinno. Znaczy się, wiesz co, jak widzę, że on tak wali na 2 metry, a mam walić na 6, do samego przepchania wody, chodzi o to, żeby w razie zapowietrzenia się, żeby była w stanie przepchać. Jak już przepcha, to nie będzie takiego oporu. No. Tylko już będzie sobie, wiesz... Tak. No też taką powymieniam na takie rury, bo to widzisz, takie są końcówki akurat. Aha. I... No kurczę, trzeba by drugi wiadro... No, trzeba by pokombinować.
żeby po kombinacji można zrobić taki test, wiesz, wydajnościowy bardziej, nie? Mhm.